Witajcie w kolejnym odcinku z eventu i dzisiaj możemy już robić questy dzienne, które zaczynamy od u dzieci rady koszmarnej. Ona jest na koordynach 1382 na mapce eventowej, na którą przenoszą nas dynie z Werbin. Już pokazywałem, które to dynie, więc powinniście wiedzieć. Jeśli robiliście wcześniejsze questy, to już tu byliście. No i na razie questy są chyba tylko 3. No i rozmawiamy z nią, ona losuje nam questa. A nasz quest to... No i mamy jeszcze ten jeden quest o ten, który możemy zrobić dopiero za kilka dni. Zaczekaj, że ma sprawdzić, czego jej potrzeba. No to musimy tu po prostu poczekać. No i czekam. A, mamy przynieść kaczeńce. Kaczeńce to są te żółte kwiaty. Chyba powinny być gdzieś pod tornek. Dobra, poszukam ich, pokażę wam miejsce, gdzie rosną. No i zobaczymy, co dalej. Nie musiałem daleko szukać, rosną nawet w tornek. Zbiorę jedne i zobaczę ich cenę na aukcji, bo no jest event, trzeba zbierać kwiaty, to możecie sobie łatwo zarobić. Konsumpcyjne kaczeńce. No, po 350 000 za jeden kwiatek i na pewno ktoś to kupuje, bo jak komuś nie chce się szukać albo nie wie gdzie, no to po prostu sobie kupuje na aukcji i też ma do questa. No to wracamy do Werbin. Pewnie jakiś NPC ma w sklepie teleporty na tą mapkę eventową. Zaraz go poszukam i wam pokażę, jeśli taki jest oczywiście. No, a to są te dynie, z którymi przed chwilą porozmawiałem. Jesteśmy tu, ta wiedźma jest na dole po lewej stronie. I zobaczmy, co musimy jej przynieść teraz. Idź do karczmy pod złotą wywerną i dolej kilka kropli tego specyfiku do jedzenia. Pod złotą wywerną to jest chyba w Karkahan. Zaraz sprawdzę. Tak, jesteśmy w Karkahan i idziemy do karczmy pod złotą wywerną. I po tym queście dziennym nagram, ale to w oddzielnym odcinku, upiorne wyzwanie. Jak są jakieś wyzwania na eventach, to zawsze je robię, więc czemu by teraz nie spróbować. Nie tu, musimy pewnie znaleźć jakieś jedzenie, do którego mamy to dodać. Pieczony dzik albo garnek, może to któreś z tych rzeczy. Któraś z tych rzeczy. No i wyrzucił nas, pewnie musimy wejść i spróbować drugi raz. Sprawdzę teraz garnek, czy może to tam. Znaczy dzik działa, tylko może nam się po prostu nie udało. O, to jednak garnek. Chyba dzik był zły, bo bardziej wysunięty. No i zajmij miejsce przy stoliku. Siadamy tutaj. No i coś się wydarzyło. Podążaj za tłumem. A, to jest specjalna mapka. Musimy po prostu podejść i przeklikać dialog. Koniec dialogu, co teraz? Wróć do wiedźmy. Wracamy na mapkę eventową. Dobra, teraz rozmawiamy z wiedźmą. Otrzymano nowy przedmiot, co dostaliśmy? A, dostaliśmy już walutę. To jest koniec questa dziennego. Czy możemy zrobić następny? Nie, tylko jeden dziennie. Możecie sobie robić z innej postaci te questy, ale może wam wylosować inny niż ten, który ja robiłem. No, to dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych questów, jak tylko się pojawią. Cześć!